Eluwina z Sysonkę nie promi, tak nagrywam pod rząd. Piąty odcinek, a to jest piąty odcinek z Among the Sleep Enchanted Edition. Książka. Pobagowany jesteś, misiek. Ty pobagowany jesteś. I co? I gdzie? Wracamy, widzowie. A nie, o nie, o nie. To jest to miejsce. To jest to miejsce. Fuck. Serio, tak. Tak też trudno przejść. Miejsce. To jest trudne na przejście. To lecimy. Myślę, że przejdziemy to w 7, max 8 odcinków. To jest piąty. No tak mi się wydaje. Każdy odcinek po pół godziny. No nieźle. Chociaż dzisiaj przechodzę większość gry. Tak nagrywam to w jedną noc, w jeden dzień. Okej. Jesteśmy. Witamy w grze cieni. Dokładnie. Czemu by nie? Jakiś ukryty rysunek dla mnie, może coś? Jakiś ukryty rysunek dla mnie, może? Fajnie by było. Bardzo miła sprawa to by była w Sowie. Mega straszny element z gry i pamiętam jak gadałem z ciocią coś tam i życzyła mi dużo zdrowia i w ogóle jeszcze z wujem tam gadałem i właśnie byłem w tym oto miejscu. Dokładnie tak, w wspomnieniach Maćka. Maciuś, Maciek. Tak, to jest strumień wody, chciałem powiedzieć, ale to nie jest strumień wody. To nie jest woda. Czemu tu jest urna? Nie, to jest zabaw. Jestem aż tak głupi. Cicho. Samochodziku, przepraszam. Zobaczmy jak tam głęboko jest. Bardzo, bo tam zginiem. Szachy! Ale koks, ja lubię grać w szachy. To tylko takie pobagowane te szachy. Ciężkie, no cóż. O, to się wygląda być. To wygląda. Miało być użyteczne. Samolot. Ale zarąbisty. Ui. A sadkę. Wiem, że ta piłka by nam się przydała. Na pewno tam na górę, no. Z tego co pamiętam. Ale nie jestem pewien, więc. Wezmę to. Wezmę to coś. Tą piłkę też. Chodź. Ciuj tutaj, poczekaj się chwilę. No, chodź. Popiół się sypie. Dziwne. Weź, weź. Czekać nie możesz. Jeszcze tamto mi spadło. No świetnie, no. Rewelacja na Bałtyku, lody, lody. Na patyku, ty. Po piłce. Chyba tu miałem sobie po tej piłce przejść. Że zwaliłem sprawę z tym dzbanem. No cóż.
Ui, naprawdę aż tak daleko się cofnąłem. No dobra. Dobra. Elwina. Ciekawie. Dobra. Dobra. Piłka. Stój. Ty, a ja też głupi jestem. Ja to chyba powinienem przez te. Nie, tego nie mogę, tego się nie ma. Nie podoba mi się to. Czemu ty mi uciekasz? Tu kurna stać nie możesz przez chwilę. Naprawdę to jest aż takie tu. Czemu on się tak długo wspina? Czemu to jest aż tak długa animacja? Jestem po prostu debil. Jestem głupi. Jezus, jak się tego misia wystraszyłem. Powinien nie naprawić tą animację. To jest jedyny błąd. I jego na Xboxie nie miałem. Jego na Xboxie nie było. Sia? Elwina? Uwaga. Aha. Wiem, że przez to kiedyś mogłem zginąć chyba. Tam bym mógł wejść. I tam będzie pewnie secret. Nie chciałbym spać. Nie, tam nie będzie secret. Idziemy tu. Matka płacza, bo wymiotuje? Nie wiem. No, naprawdę nie wiem. O, znowu to. Ta rękawiczka. Jakiś obraz wygląda na znanym. Dawno w ogóle rysunku żadnego nie. Nie mieliśmy. Zaczyna się zabawa. O chuj. Czemu czuję, że tu zaraz gaśnie? Tu robi pozytywka. Aby nie. Idźmy stąd dalej. No hej. Wiem, że przez tą postać tu już mogę zginąć. Butelka, okej. Sztalugi. Nasza mama w domu też miała tu sztalugi. Okej, tu nic nie ma. No nie, no, zawiedziony jestem. Rysunki by dali jakieś, no. A nie. Jak my tu już jesteśmy, to jest już koniec gry praktycznie. Ej, no halo. Wydaje się być jakby do otwarcia. To? Nie, ja czuję, że w którymś z tych, który da się otworzyć, będzie rysunek. Że będzie rysunek. Kurna. Daj mi móc na to wejść. Tam chyba coś było, nie wiem. Nie jestem pewien.
Okej, tam już nic nie ma. To mogę unlockować, więc tam coś będzie. So, wait, tu jest jakaś butelka za tym. Zaś tu jest coś takiego, okej. Jest, tak, w końcu. Pisiu, pisiu, nie no. Jakiś monstrum pośród rur. No okej. Ale nie zapominajcie oczywiście, że nasz misiu nas tu zaprowadził. Się głównie do tego jakby świata, tego uniwersum. Wiem, że on chce nam pomóc. On się stara nam pomóc, ale gdyby nie on, to w sumie nie bylibyśmy tu. Trzeba pamiętać, że to jest kurwa tam. Bez kitu. Przepraszam, co? Przepraszam bardzo, co się stało? What the fuck, czemu ja się baguje przez tekstury? Ej. Jak ja zginąłem, czekaj, co? Aha. Czuję się bardzo niemile potraktowany. Przez to, że już tam byłem. No tak, tak. W chuja zostałem zrobiony. Tak. Tak. Tu, 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 tu. Twoja mama! Okej, nie pojawił się tym razem. XD. Ui. Au. Nie musiałeś się głośno jęczyć. Przestań. No ja czuję, że jak to bardzo obrócę, to tu będzie coś na tym, no. Coś takiego creepy mega. Dobra, nie. Jednak nie. Sia. Dobra, tu mogę iść, a tu. What the fuck? Naprawdę, serio mam wybór? Nie, jednak nie. Jednak nie mam, nie. Nie daj mi wyboru. Nie lubię. Już mnie nie szanują tu twórcy tej gry. Czy ja naprawdę zwaliłem aż tak? Mnie już boli od siedzenia tu. Co mi szepczesz do ucha? Głośne jest, wiesz? Byś sobie mikrofon przyciszył. Co? A nie myślałem, że to jakieś liczby. Sia? Okej. Naprawdę mi burczy w brzuchu, no przepraszam. Nie no, to w grze rzecz, oczywiście. Rzecz jasna. To też gdzieś widziałem. Nie podoba mi się to. To mi śmieje. Tak, tu w tym momencie gadałem z ciocią, pamiętam to. What the fuck? Co to jest? Ja chyba sobie muszę zacząć oglądać jakiś... Są ten obraz. Ja chyba zacznę sobie obejrzeć jakąś teorię. Mam małe FPS w ogóle. Właśnie o fabule Among the Sleep. To wszystko tu jest bardzo, bardzo ciekawe. Siu, 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 twoja mama. To chyba będzie... A to wtedy było odbite na ziemi. Okej. A. Trzymając obiekt, użyj non, aby nim rzucić.
zrobiło na klawiaturze gnon. Co? Wait, what? Chodzi ci, że... Tak, w ten sposób. Nie wiem, czy to zadziała, wiesz? Myliłem się, to zadziała. To jojo, ja wierzę w to jojo. Ja w to wierzę. Ja wierzę w to. Essa, dziękuję ba. A. Jednak dobrze patrzyłem. Sia, widzisz mnie? A tam idę. To jest najgorsze. Siema, dobrze, tu musimy gwiazdkę. To jest taki test zręcznościowy. Test ręki naszej. Znowu Maltyka mamy i tu będzie kolejne, ostatnie wspomnienie już. Dziwne, nie mogę tego tworzyć. La, 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 la. Nie, ja sobie to potem ustawię na płci, kurna, na dzwonek. Przed tym, zanim będę spał, sobie to ustawię. XD. Przestań się tam otwierać. Stołek. Stołek, dość dziwna rzecz, przy którym aż nasza postać jęknęła. Ten stołek jest winowajcą. On jest sprawą zniknięcia naszej mamy. Znowu te obrazy. Co to jest? Nie wiem, coś fajnego. Kurna, nie blokuj mi się. O, okej. Tam jest... Nie wiem, ale w końcu się odezwałeś. Ona płacze, że jej dziecko zostało zabrane albo włożone do pudełka, w które sama włoża. Ja nie wiem w ogóle, gdzie ile trzeba po nim pierwić tam, czy tu. Czuję, że na pewno idę w tą stronę. Tu. Albo jednak w dobrym. Znowu się zacięła. Tak, zacięła się przez to. Cyk. Tu mam wejść? Czy tam dalej mam iść? Pytanie. Chyba tam dalej. Nie no, tu. Tu chyba. Czy nie? Nie, ja się wrócić teraz muszę. Co mi ambiencie tu pokazujesz, co? Co ty sobą prezentujesz? Naprawdę? Żeby tak zwalić... Dobra, mam to gdzieś. Co? Pewnie tu spadnę, no. Weź się ucisz, what the fuck? Ej, ale weź zostaw moje wspomnienie. Znowu się zostrzałaś, okres. Masz. Okej. Okay. Po niej ani śladu. Zniknęła. Coś, znaczy, po nim. Co ja mówię wciąż? Nie serio, dupa swędzi. Nie no, boli. O kurde, jak boli. O Boże, jak boli. Proszę, pomóż mi. Piłko. Jak ja mam się tam... No tak, a po co masz szuflady, promil? A po co są szuflady w tej grze? Weź ty mi powiedz. Weź powiedz mi. Okej. A, tu my tu jesteśmy, okej. Siu. Siu. Tu 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 tu. Pyk. Pyk. To też wygląda jak jakaś szuflara. No tak, przecież ja miałem to. Mogłem się wychylać i patrzeć wtedy tam, czy ona tam jest, czy nie. To się wiecie gdzie, no tam. No, odcinek temu, no.
Wow, hello, tam jest secret, do którego się nie mogę dostać. Fajnie. Dobra, otwieramy. Puf. A mnie dupa boli. Ona wygląda jak nasza mama, która coś pije. Nie gadaj, że ona faktycznie, że moja teoria się sprawdziła, że ona faktycznie. Że faktycznie ona też wypiła tą wodę i ona jest tym potworem. Co byłem? Jak się zesrałem? Czemu ty się dotykasz? Dobra, nieważne. Jak się zesrałem? Bez kitu. Spokojnie, to jest tylko gra, w której możesz tylko się wystraszyć. Zwyczajnie, czyż nie? Zwyczajnie. O kurwa. To jest nasz dom. To jest nasz dom. Ale nostalgia. No nie, no czemu ja mam cały czas ciarki na plecach, no, w tej grze? Od początku gry on cały czas skuwa ciarki. O, naprawdę będę sobie musiał się cofać z tą gwiazdką. Dobra, szukam. Kochanie, jesteś może w kuchni? Ale mi się chce płakać, no. No bez kitu. Szkoda mi tej mamy i szkoda mi tego dziecka. Myślałem, że chodzi, że honi i że miód. No, chodzi przecież o kochanie. Kurwa, no. Przykro, naprawdę przykro. Przykre to jest. Naprawdę to jest bardzo przykre. Przykre, smutne, nie wiem co jeszcze. Już mam łzy w oczach. To jest dopiero piąty odcinek i w sumie nie dopiero, bo teoretycznie kończymy grę zaraz. Będzie mi ostatnie wspomnienie, jak z mojej piosenki. Mogę garnkiem rzucić? Ty no bez kitu. Coś nie pykło, chlebak. Też nie. Ręczniki papierowe. Nadal za ciebie. Talerze! Daj mnie rzucić talerzem. Prawie. Tak. Au. Wszystkie szuflady otworzył. Ona wyszła z lewu. O, no, replay z pierwszego odcinka. Magda Kessler. Nie no, sad. Jeszcze raz sadge. Bardzo sad. Bardzo sadge. Ta gra musi być taka smutna. O! Ciekawe.
potwór. Ja podstąpiłem z misiem. Nie, to jest jakaś podpowiedź. O, mydło, mydełko. Szczerze, mam wywalone w to, że się nie wyśpię do szkoły. Mam w to wywalone. Ja chcę tą grę dzisiaj przejść. I będąc smutnym, iść spać. Będąc smutnym dlaczego? Dlatego, że ta gra ma mega fabułę. Mama? To jest chyba... Tak powinienem patrzeć. Tu jestem ja i nie wiem w czym ja jestem i w czym, za czym jest mama. To jest jakby odwrócony stół i mama. I tu są wszędzie jakby butelki, które ona wypiła. Czy ja też po części mam, jestem zły przez to, że mama to wypiła? Czy nie, to później. Zdjęcie taty. Czemu ono tu jest? Pytanie, gdzie jest mama? Jestem ja, bo tata płaczący przy mamie, czyli tak naprawdę nasza mama jest tym protworem i nasza mama próbuje nas zabić. Jestem chyba ja na łóżku, nie, ja w drzwiach i ty sadgę w chuj. Chowaj się, kurwa, chowaj. Nasz dom. Tylko nie wiem, które piętro. Ja serio, przykre to jest, no. Weź się tak nie róbcie. Co? Ej, wiecie co? Ja chyba źle chyba, że ja tu idę. Myślę, że ja tu idę, wiecie czemu? A powinienem się tam wrzucić i włożyć to. Myślę w ogóle, że ja tu poszedłem. Ja myślałem, że to będzie chwilowe. Ja zaraz sam wrócę. Ja pierdolę. Nie. Robimy backtracking. Ale to taki mocny, potężny backtracking. Smutnym promilem robimy backtracking. Mogę tu zeskoczyć, nie? Tak, mogę. Skąd ja przyszedłem? Przyszedłem stąd. Stąd. Nie, o nie. Ja muszę wczytać ostatni punkt kontrolny, bo spaliłem totalnie po całości. Ja poszedłem tu, czyli tam dalej. A my musimy zrobić backtracking. Musimy się backtracknąć i iść, pójść, włożyć tą gwiazdę. Tak. Nie, nie gadaj. Jest
druga w noc. Zaraz, bo jest 1:38. O, menu się zmieniło. Muszę wybór rozdziałów i tu Into the Closet. Tylko ja pewnie będę to od początku przechodzić. To jest problem. Trudno, widzowie. Muszę to zrobić. Bo swaliłem, nie wziąłem gwiazd. W sensie nie wsadziłem tam gwiazdki, a tam byśmy mieli kolejne wspomnienie, które potrzebujemy do przejścia gry. Ja po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie zrobiłem. Ja teraz zrobię w chuj nie backtracking, bo muszę to całe teraz na porządek jeszcze raz przejść. O! Aha! A więc to tak działa. Dobra, jak ja tu przedtem przeszedłem? A, no tak, tu. Backtracking. To taki dość potężny. Fajne jest to, że mamy już tu wszystko jakby odblokowane, przez to, że byliśmy już tu. To jest zarąbist. Leć, lecisz. To są owce chyba na tym. Pozwól mi to zrobić. Był dźwięk, jakby mama rozbiła to i się napiła. O, i tu wszystko, no, się zamienia powoli tego potwora. Ej, nie no, przykre w chuj, a wiecie co jest bardziej przykre? Czy ta mama nas pamięta, czy ona nas nie pamięta? Czy ona jak jest potworem, to ona nie wie nic, nic nie pamięta dosłownie, tak totalnie. Bo ona jakby robi nam krzywdę swojemu synowi tak naprawdę. A wydaje mi się, że ona by nie chciała robić krzywdę swojemu dziecku, które kocha. O, gwiazdka, gwiazdeczka. Widzicie, ona tu pochowała, pochowała, tak. O, widzieliście? Ale ja mam tą gwiazdkę. Więc tym bardziej trochę tego to jest sad, że ona przez to, że jest potworem, ona nie wie, ona nie myśli, ona nie ma świadomości, ona nie wie, co ona tak naprawdę robi, kim my jesteśmy. Zobaczmy jeszcze tu. Tak, mamy wszystkie rysunki, nie muszę jeszcze raz tu chodzić i grać ich zarąbić. Oj, się zestrzałem. W sumie i tak muszę się tu. Przykre. Jest bardzo przykre. Jest bardzo, bardzo, bardzo przykra gra. Kiedy się już dowiecie, co tak naprawdę. O co tak naprawdę tu chodzi. Patrzcie, no. Nasza mama. No, sadgę w chuj. Ale że tak? No, aha. Dobra, odblokowujemy kolejne wspomnienie, mamy. Tak chyba właśnie trzeba było zrobić. Że nie iść dalej, tylko tu. By wyjść z gry jeszcze raz tu. Ostatnie wspomnienie. Słonik. To jest wszystko takie przykre, no. To dziecko mające... próbujące ocalić swoją mamę. Bo wie, że coś się jej stało. Wiem. Jest jakby nasz przerobiony pokój. Mógłbym iść tam dalej, ale może zrobimy to kiedyś, jak będziemy sprawdzać już na zakończenia i przejścia tej gry. Okej.
tam, coś tam, coś tam. Naprawdę przykra jest ta historia. Jesteśmy znowu tutaj. Co? Co? Nie. 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 Fuck. Mamo, dam radę. Nie poddam się. Bo tutaj mamy tu naszej w grze. No, wchodź tu do cholery. Nie. Nie. Nasz miś. Nie. Miś, nie. Miś, nie. Le nie. Nasz miś. Nasz miś. Na tym, widzowie, skończę ten odcinek. Widzimy się w 6. odcinku z gry Among the Sleep. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej już ostatnim z fabularnej jakby części gry. Eluvina.